Dzień dobry wszystkim, witam was w sobotę i dzisiaj słuchajcie, pierwszy taki film na moim kanale będzie taki minimalistyczny foodbook, czyli co jem mniej więcej w ciągu dnia. Jak oglądaliście mój film o diecie, to wiecie, że ja lubię proste dania, także dzisiaj będzie bardzo prosto. Przynajmniej tak mi się wydaje. Być może ktoś się zainspiruje. Wspomnę też oczywiście o tym, skąd ja w ogóle czerpię inspirację. Także jeżeli jesteście tym zainteresowani, no to zapraszam was do oglądania. Jak widzicie, ja sobie tutaj przygotowałam parę rzeczy na sok, bo zamierzam sobie właśnie wycisnąć soczek. I będę go robić, jak widzicie, z selera, bo stwierdziłam, że mam jeszcze połówkę, także wykorzystam go do soku. Jabłka, marchewka. Słuchajcie, mam gotowy, pół litra. No jak widzicie, kolor taki mało zachęcający, ale teraz sobie zamierzam go przesadzić, dlatego że ja bardzo, bardzo nie lubię, jak pływają tam takie niteczki z tego selera. Przecedzone. Idziemy do pokoju. Na zdrowie. Nie będę się zachwycać, bo jakiś mega zachwycający nie jest. Ja jakoś za bardzo z selerem nie przepadam, ale że miałam pół, to stwierdziłam, że sobie zrobię. No i tylko i wyłącznie dzięki temu, że dodałam jabłko i marchewkę, to jest jakoś dla mnie do wypicia, bo serio... Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest teraz, czy był taki szał na ten sok z selera. Wszyscy pili ten sok z selera. Jakiś detoks sobie robili na nim. Ja powiem wam szczerze, że uważam, że ten sok z selera jest ohydny. Piłam go parę razy, ale dosłownie tylko 100 ml, bo serio nie byłam w stanie go przełknąć. Dlatego samego soku z selera już nie piję, nie będę się zmuszać. Natomiast no, w takim wydaniu jest... W ogóle macie dzisiaj okazję, słuchajcie, rzadką zobaczyć mnie tak na kolorowo ubraną, bo mam żółtą koszulkę, mam różowe spodenki, także dzisiaj w związku z tym, że na zewnątrz mamy taką, no nie bardzo tą pogodę, bo jest dzisiaj zachmurane i jak wczoraj było 30 stopni, tak dzisiaj jest co najmniej 10 mniej, ale i tak jest przyjemnie w sumie. Nie narzekam, tylko tak sobie stwierdziłam, że umilę sobie ten dzisiejszy dzień, trochę słońca do niego dodam, skoro na polu tego nie mamy. A właśnie, powiedzcie, mówicie, że idziecie na pole czy na dwór? Ciekawa jestem, z której części Polski więcej osób nie ogląda, bo u nas się mówi na pole, jestem spod Krakowa, także sami rozumiecie. Ja osobiście różnie mówię, na dwór nie mówię, bo tak jakoś nie jestem do tego przyzwyczajona, ale mówię na przykład na zewnątrz, żeby to takie było, wiecie, bardziej neutralne. Niektórzy się podśmiechują z tego, jak ktoś mówi na pole, ale to tam egal. A no, wracając jeszcze do tego soku, to powiem wam, że... Ja polecam rano, jeżeli macie wyciskarkę, ale wyciskarkę, nie sokowirówkę, chodzi o wyciskarkę wolnoobrotową, to polecam robić sobie takie soki, bo to jest bardzo, bardzo fajne nawodnienie, jeszcze lepsze niż jakbyście wypili wodę. Tutaj macie jeszcze witaminy. Ja stwierdziłam, że dzisiaj mam ochotę na takie owocowe śniadanie, więc mamy tutaj arbuza, nektarynki i morele. Nie wiem, czy to wszystko zjem, ale zamierzam. Nie wiem jak wy, ale ja... Jak tylko przychodzi sezon na arbuza, to po prostu mogłabym go jeść codziennie. W sumie prawie codziennie go jadam. I to też jest fajne zjeść sobie właśnie z rana, bo ma dużo wody, więc nas też dodatkowo nawodni. Także również polecam, tak samo jak sok, tak arbuza. Z arbuzem jest o tyle łatwiej, że możecie sobie go po prostu pokroić, wziąć do pracy. Nie trzeba go rano wyciskać. Można sobie go wieczorem na przykład pokroić i wziąć do pracy. Ja tak często robię. Także takie śniadanie też spoko. Te owoce zjadłam wszystkie w ogóle i stwierdziłam, że jestem nadal głodna i robię sobie drugą część śniadania i już wam pokazuję, co to będzie. Mam tutaj, słuchajcie, komosę ryżową i do niej zamierzam sobie zrobić taki a la koktajl, nie wiem jak to nazwać, z banana. Tutaj mam dosłownie odrobinę szpinaku, trochę mrożonych czereśni i dodam jeszcze dwa daktyle. Plus jeszcze tutaj sobie podgrzewam drugą część czereśni, które były zamrożone.
i sobie do tego po prostu dodam. Ale chciałabym je mieć w całości, więc dlatego nie dodaję ich do koktajlu. Dodam jeszcze tylko, że dodaję jeszcze do tego odrobinę mleka owsianego, żeby po prostu było trochę płynniejsze. Dodaję jeszcze cynamon i kakao. Stwierdziłam, że zrobię sobie takie dzisiaj bardziej intensywne. Nie zawsze dodaję te składniki, akurat dzisiaj mam ochotę. Powiem Wam, że to ma strasznie dziwny kolor. Nie wiem, czy zobaczycie. Ciekawa jestem, jak smakuje. Czyli słuchajcie, tak to wygląda, wiem, średnio, ale tutaj mam tak, jeszcze wiórki kokosowe, nasiona chia i zmielone migdały. Zjedzone, to było naprawdę dobre, bo powiem Wam szczerze, że pierwszy raz zrobiłam akurat takie połączenie i te czereśnie zrobiły robotę, serio, te podgrzane w sensie. Z tym kakałem i to było naprawdę słodkie. Dałam niby tylko dwa daktyle i banana, ale było słodkie, w sumie trochę za słodkie jak dla mnie, ale mimo wszystko dobre. Ale myślę na dzisiaj dosyć tych słodkości i kolejne danie już będzie bez owoców zdecydowanie. Tak w międzyczasie Wam jeszcze pokażę. Piję sobie właśnie, robię dla Was film i piję sobie właśnie wodę z cytryną i z nasionami chia. Chyba trochę przesadziłam z ilością, ale to nic. Teraz będę robić coś, co jest chyba jednym z ulubionych dań, jakie jadam. I jadam to dosyć często, ale no jak mówię, naprawdę bardzo, bardzo to lubię. I będą to wrapy z hummusem i z warzywami, także już Wam pokazuję. To są wszystkie składniki do mojej tortilli. Tutaj mamy hummus, tutaj mamy taką pastę, którą Wam już raz pokazywałam. To jest taka pasta pomidorowo-ziołowa. No i wiadomo, awokado, ogórek, fasolka, pomidory, papryka i sałata. W termomiksie zmieliłam sobie trochę nasion lnu, czyli siemię lniane i też sobie posypię, jak już posmaruję hummusem. Tak, słuchajcie, wyglądają te moje tortille, te moje wrapy. Jak zapytacie, czemu nie robiona tortilla w domu, to powiem Wam, że ja nie lubię się bawić w takie pieczenia, więc szukam zawsze takich tortilli, żeby były w miarę z dobrym składem. I hummus, dlaczego nie robiony? Ano dlatego, że nie lubię robionego w domu. Robiłam parę razy, nie smakuje mi. Więc tak samo jak w przypadku tortilli, szukam po prostu takiego z dobrym składem. I wbrew pozorom można taki znaleźć, także szukajcie, a znajdziecie. Dobra, więc ja się zabieram za jedzenie, bo muszę jeszcze trochę popracować nad filmem na niedzielę. Polecam Wam jeszcze, dobre jest z płatkami drożdżowymi. Mi akurat się skończyły, także ich nie mam, ale nadaje takiego fajnego smaku dodatkowo. Zaczynając, nie wiedziałam, czy skończę.
ale skończyłam. Najadłam się. I ostatnie danie, jakie będę dzisiaj jadła, jeszcze nie jest zrobione. Będę robić takie curry z batatów. Pierwszy raz będę robić to curry. Raz robiłam już z cukinii, nie z cukinii, z dyni. I było przepyszne. Ja już przygotowuję naszą obiadokolację. I tutaj mam już przygotowane składniki. Ciecierzyca. Ja robię ogólnie więcej, więc podam Wam przepis, ten, który, z którego korzystam, w opisie, jeżeli macie ochotę wypróbować. Ale ja robię więcej, bo tak, tutaj mam 1,5 puszki ciecierzycy, szpinak, ja mam go trochę za mało, no ale nie było sklepy, więc po prostu dam tyle, ile mam. W przepisie nie ma pieczarek, ale ja pieczarki mam i one już jakiś czas leżą, więc żeby się po prostu nie zepsuły, to je wykorzystam. Cebula, czosnek, 2 puszki pomidorów, 2 puszki mleka kokosowego. Zobaczę, jak, czy jedna wystarczy. Jeżeli wystarczy, no to wtedy spoko. No i tutaj mam bataty. I jeszcze tylko pójdą przyprawy, ale to Wam później pokażę. Taka deszczowa pogoda dzisiaj. A tutaj się nam smaży cebulka. Taka ciekawostka dla tych, którzy nie chcą korzystać z oleju, a nie wiedzą, co robić. Ja po prostu podpiekam na wodzie, raczej duszę na wodzie. Curry gotowe, tak to się prezentuje, wygląda bardzo ładnie, prawda? Jednak stwierdziłam, że nie będę dodawać tych pieczarek, zrobię z nich coś innego, bo bałam się, że mi to jakoś popsuje smak. No i do tego ryż. Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj nagrywałam te wszystkie dania, które jadłam, które Wam pokazywałam. Po tym ostatnim, które jadłam, czyli po curry, nie nagrywałam już nic więcej, bo już było dosyć ciemno. Stwierdziłam, że to nie będzie dobrze wyglądało. Mężowi też bardzo smakowało. Jeszcze dzisiaj nawet zjedliśmy. Także polecam. Zostawię Wam w opisie linka do tego curry. A przygotowałam sobie jeszcze tutaj, powiedzmy, że materiały, z których czerpię inspiracje. Ktoś mnie zapytał o to właśnie kiedyś w komentarzu, więc stwierdziłam, że przy okazji tego foodbooka po prostu pokażę Wam, z czego ja korzystam. Ogólnie to powiem Wam, że u mnie to wygląda tak, że ja sobie zazwyczaj sama jakoś tam w głowie wymyślam, na co miałabym ochotę. Czasem pytam mojego męża, ale jak wiem, jest obojętne, zwykle to, co zrobię, to po prostu zje, więc ja się tym zwykle zajmuję. Wymyślam sobie, co miałabym ochotę zjeść, czy chce mi się trochę bardziej pobawić, czy jednak wolę coś bardzo, bardzo prostego. No wczoraj to curry wymagało nieco więcej wkładu czasowego, no ale miałam ochotę, więc zrobiłam. Ale mam tutaj dwie książki, to znaczy w sumie to jedna jest z przepisami na dania i to jest ta, którą Wam już raz pokazywałam. Ja w sumie mam ją od niedawna, no ale korzystam z niej od czasu do czasu. I są tutaj przepisy i powiedzmy wegetariańskie, wegańskie i również mięsne, także dla każdego. To nie są takie, wiecie, standardowe przepisy, także jeżeli szukacie jakiejś uniwersalnej książki, no to nie wiem, czy będzie odpowiednia, ale no na moje potrzeby owszem, dania są ok, nie jakieś bardzo skomplikowane, mają też zwykle krótki spis potrzebnych składników, także to też na plus. Drugą książkę, jaką mam, która jest całkiem fajna dla osób, które na przykład chciałyby pić nieco więcej soków albo koktajli, no to mam taką zielone koktajle. Jest ich tutaj mnóstwo i to jest jedna wielka inspiracja. Jeżeli moja głowa zawiedzie, jeżeli książki zawiodą, to też sięgam do internetu i podam Wam też takie 3 moje ulubione blogi, które, z których też często korzystam. I to jest blog AirVegan. Tylko chciałam zaznaczyć, że ja, jak jesteście tutaj nowi, nie wiecie, ja nie jem mięsa, jem głównie roślinnie, więc też takie rzeczy Wam będę polecać. No ale wiadomo, że zawsze mięso można dodać, prawda? To jest akurat, mięso to jest najmniejszy problem. Więc u mnie tak, AirVegan, ja Wam podam linki. To są znane strony, także być może wiele z Was je zna i nie będzie to żadną nowością, ale ja polecam też osobom, które na przykład jedzą mięso, ale szukają jakichś innych inspiracji, to powiem Wam, że właśnie mylnie często na przykład diety roślinne postrzegane są jako diety, które po prostu są totalnie mało różnorodne, bo można mnóstwo różnych przepisów znaleźć. Więc tak, AirVegan, potem standardowo jadłonomia,
To jest też taki, można powiedzieć, kultowy blog. I jeszcze mam jednego bloga, to jest Kwestia Smaku. No także to by było na tyle z mojego dzisiejszego inspiracyjnego, albo raczej wczorajszego inspiracyjnego filmu, foodbooka. Dajcie znać, co myślicie o takich filmach. Ja jakoś bardzo nie chcę się skupiać tutaj na tym blogu, na tym kanale, przepraszam, na dietach i tak dalej, ale od czasu do czasu mogę coś takiego wrzucić, jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś takimi właśnie prostymi, minimalistycznymi daniami, które nie wymagają bardzo dużego nakładu czasu, to dajcie znać. Może będą się takie filmy częściej pojawiać. Także zachęcam Was do lajkowania i do komentowania. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.